We współczesnym internecie mamy możliwość poznania wielu osób. Nie mielibyśmy szans dowiedzieć się o istnieniu czy historii większości z tych postaci, gdyby nie serwisy społecznościowe, tak zresztą nam bliskie. I właśnie taką metodą znamy całe życiorysy wielu youtuberów, czy historie różnego rodzaju patostreamerów, ale są też nieco skrajniejsze i nieco bardziej, dosłownie, przygnębiające przypadki. Jedną z takowych nieco smutniejszych historii życia ludzi jest sprawa Paula Millera, znanego szerzej pod pseudonimem Gypsy Crusader, który od bycia rzekomo zwykłym dziennikarzem i trenerem personalnym, samemu ćwiczącym jakiegoś rodzaju sztuki walki, stał się radykalnym, skrajnym prawicowcem, który od czasu bycia zdoksowanym i prześladowanym przez amerykańską organizację, o ironio Antifa, nie potrafi już mówić o niczym innym niż o nienawiści do wszelkiego rodzaju mniejszości etnicznych czy narodowościowych, stając się tym samym 4chanowym memem, ale od początku. You are disgusting. Maybe I should just you little. Are you gonna cry? You even speak English, you communist. Only the king will say death and new. Give us reparations, white man. Are you white? How's hell doing for you? What? You got 3 chins. What the hell is the matter with you? How many cheeseburgers did you eat today? How come he's not out? Homies, if it isn't my favorite people. Yeah, you're 15, you have no life experience. Oh my god, you are a dude, I knew it. you're a weak-minded person. Yo, you look like Jabba the Hutt if he was a cross-dresser. You're a f- and lose some weight and fix yourself. Bardziej szczegółowo, w jaki sposób z jeszcze nieco bardziej neutralnej politycznej osobowości Paul Miller stał się radykałem mówiącym swoje manifesty w stroju Jokera na Omegle? Jak mówił o tym sam Miller, wszystko zaczęło się od pewnego incydentu w październiku 2018 roku w klubie republikańskim, mniej więcej po wydarzeniu, w którym przemawiał przewodniczący skrajnie prawicowej organizacji Proud Boys, Gavin McInnes. Odpowiedzi na to wydarzenie skrajnie lewicowa organizacja, amerykańska Antifa, zorganizowała protest. Tak się złożyło, że Paul Miller chciał wtedy na to wydarzenie przyjść, mimo że nie należał do organizacji Proud Boys. Poszedł tam głównie z powodów osobistych z przyjaciółmi, jak i jako dziennikarz, by zebrać potrzebne mu do pracy materiały. Przez tłum związany z protestem i rosnące napięcie w okolicach wydarzenia, Paul był jednak zmuszony do opuszczenia zgromadzenia. Miller wykorzystał tym samym sytuację i zaczął nagrywać gromadzący się protest i tak się stało, że jak to na tego typu bardzo intensywnie przeżywanych wydarzeniach, wydał się w bójkę. Prawdopodobnie z kimś ważnym w hierarchii lokalnego oddziału amerykańskiej Antify. I did smash some dude out there. I didn't want to fight with the guy, he just got in my face, so kind of pushed him away. Całość przebiegła tak, że owy nieznany człowiek przyczepił się do Millera o to, że owy go nagrywa, wytrącając mu tym samym telefon z ręki, na co Paul zareagował agresywnie, uderzając go łokciem w twarz. I gdy już mieli się bić, policja ich rozdzieliła, niezupełnie wiedząc, to też rozstrzegając, kto zaczął. Po tym Paul Miller zdecydował się na opuszczenie całego wydarzenia. W drodze powrotnej Paul wraz z koleżanką napotkali na swojej drodze kilku członków skrajnie lewicowej Antify i byli świadomi, że coś jest na rzeczy. Dlatego w tym samym czasie dał on koleżance swój plecak i kazał czym prędzej uciekać. Paul Miller miał trafne przeczucie, bo owi radykaliści z drugiej strony zaczęli otaczać go i jego znajomą. Koniec końców 10 zamaskowanych, ubranych na czarno osób przeciwko Paulowi i jego znajomej. Na początku próbowali złapać koleżankę Millera, na co owy zareagował naturalnie, osłaniając ją, każąc jej po prostu biec. Paul był akurat bardzo doświadczony w sztukach walki, lecz samo to mogło nie wystarczyć. Jednak na szczęście obok przechodziło kilka osób, które również wracały z całego wydarzenia i postanowiły pomóc mu się bronić. Znajoma, która zdążyła w porę uciec, wróciła następnie z policją, która rozdzieliła dwie strony konfliktu, a po aresztowaniu agresorów policja postanowiła ich jednak wypuścić, mimo dostania od Millera wielu dowodów w postaci filmów czy zdjęć. No i można uznać, że Paul sam sobie na to zasłużył, dając się sprowokować, atakując na samym początku całkiem agresywnie losowego kolesia, który po prostu wytrącił mu kamerę, ale potem zaczął się proces czegoś o wiele gorszego. Czegoś, co do końca zniszczyło mu budowaną przez wiele lat i wysiłków karierę mistrza walk, co zniszczyło mu końcowo życie. Bo ta przeciwległa radykalna organizacja zaczęła go stalkować, doksować, uprzykrzać mu życie i generalnie niszczyć mu doszczętnie wizerunek. Dostawał liczne groźby na adres, w którym żył, w domu rodzinnym. Gdy pracował wtedy na stacji benzynowej, doprowadzono w końcu do zwolnienia go stamtąd, mówiąc, że jest
i radykalnym prawicowcem, rasistą. I właśnie już po tych wszelkich protestach Paul Miller zaczął coraz bardziej radykalizować się, co w końcu doprowadziło go do persony, za którą znany jest dziś Gypsy Crusader. Gdy Amerykę objęła fala protestów w związku z brutalnością policji, tak zwany ruch BLM, Paul powiedział wtedy na filmiku na Instagramie, że ten ruch nie powinien protestować, gdyż ma komunistyczne korzenie i doprowadza w taki sposób do wzrostu podziałów społecznych, tym samym niszcząc Amerykę. Film stał się wiralem, a po tym incydencie skrajnie lewicowe środowiska wymieniły się informacjami i te, powiązane prawdopodobnie z ruchem BLM, dowiedziały się rzekomo, kim jest i gdzie mieszka Paul Miller. W taki sposób wystalkowali oni sklep matki Millera i telefonicznie grozili jej śmiercią, spaleniem jej mienia w związku z faktem, że jest ona matką rasisty i skrajnego prawicowca. I gdy cały protest zaczął organizować się pod rodzinnym domem Paula Millera, gdzie jego matka miała kompletnie dość całej sytuacji, gdzie jego starszej daty ojciec prawie dostał zawału na myśl o całej aferze oraz gdy Paul został wyrzucony krótko potem z pracy w wymarzonej branży sztuk walki, po tym jak w siłowni, w której ćwiczył, trenował i dawał lekcje, grzecznie kazali mu sobie pójść w związku z groźbami rzucanymi w kółko przez radykalistów z drugiej strony oraz w związku z rosnącymi przypadkami wandalizmu na owej siłowni, wtedy prawdopodobnie coś finalnie pstryknęło w głowie Paula Millera i stał się on tym człowiekiem, którego znamy dziś jako Gypsy Crusader. After all of that, then I started to do this. So after all of that, that is why I became so radical. That is why I don't want to talk anymore. There's no more debate. All right? There's no more, yeah, let's talk it out. Koszmarkiem radykalnej lewicy, którego owa sama sobie wyhodowała, niszcząc doszczętnie człowieka i jego życie. Rzeczywistym rasistą, ksenofobem i wszelkimi fobami, jakimi jesteście w stanie sobie wyobrazić. Niektórzy tłumaczą, że to tylko taka forma wyjątkowo czarnego humoru, że to tylko taka forma komedii, czy też skrajna forma reakcji społeczeństwa na uciszanie tego typu tematów tabu i kwestii, oraz że to pewnego rodzaju wrzut na tle rzekomo tolerancyjnego społeczeństwa. I czy Gypsy Crusader rzeczywiście tak myśli? Jeśli jak mówi, czy tylko udaje, żartuje sobie, ciężko powiedzieć. Ale na pewno można przyznać, że Gypsy Crusader stał się rzeczywiście prawdziwym, skrajnie prawicowym Jokerem, którego tak wielu nienawidzi, a tak wielu absolutnie uwielbia. I nie mam zamiaru tutaj sądzić, kto zawinił, kto ma rację, czy też czy Gypsy Crusader jest jakkolwiek usprawiedliwiony z wielu bardzo poważnie szurniętych rzeczy, które głosi. I żeby miał być szczery, nie zgadzam się oczywiście też z drugą stroną medalu, która mentalnie przycisnęła go pod ścianę w życiu. Wydaje mi się jednak, że wielu Amerykanów nie jest do końca świadoma, że to właśnie ten amerykańsko-amerykański konflikt radykalności rujnuje i jest najbardziej niszczący dla społeczności i końcowo dla całego narodu. A patrząc na tendencje na zachodzie Europy i biorąc pod uwagę, że w Polsce jak zwykle wszystko przychodzi ze znacznym opóźnieniem, spróbujmy nauczyć się jako naród chociaż tego, że dążąc do jakiegokolwiek radykału, w którąkolwiek stronę, cierpimy my wszyscy. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że mimo kontrowersyjnego tematu całość przypadła wam do gustu. Możecie dać znać, co o tym sądzicie w sekcji komentarzy. Pamiętajcie też o zostawieniu łapki w górę lub w dół oraz subskrypcji czy też wsparcia, jeśli jesteście wyjątkowo hojni. I cóż, dziękuję bardzo.